tvpodkarpacie.pl. Raz, dwa, trzy. Nowe miejsca pracy, większe podatki dla gminy, ożywienie gospodarcze. Takich efektów oczekują włodarze gminy Zagórz w związku z oddaniem do użytku nowo uzbrojonych terenów w specjalnej strefie ekonomicznej Europark Mielec pod strefa w Zasławiu. Droga do tego stanu rzeczy była jednak długa. Pierwszym działaniem władz gminy, zarówno burmistrza, jak i rady, było zmiana studium, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a to jest, można powiedzieć, efekt końcowy, oczywiście efekt końcowy przygotowany dla inwestora. Potencjalnym inwestorom gmina oferuje teren uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, energię elektryczną oraz, co ważne, komfortowy dojazd nową drogą. Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozostaje więc tylko otrzymać pozwolenie na budowę. Łącznie gmina posiadała ponad 12 hektarów, z tym, że niecałe 4 hektary zostały sprzedane firmie Terry Poland. Do zagospodarowania pozostaje jeszcze ponad 8 hektarów. Oferta ta skierowana jest nie tylko do dużych podmiotów gospodarczych, ale również małych i średnich. Dziś gmina musi spełnić również pewne wymogi programowe, a więc powinniśmy również przygotować tutaj miejsce dla małych i średnich przedsiębiorców. I to w tej chwili będziemy starali się spełnić, aby wykonać właśnie wskaźniki, które są zawarte w regionalnym programie operacyjnym. W zagórskiej podstrefie działa już firma TRI Poland, która docelowo ma zatrudniać około 200 osób. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców gminy Zagórz i okolic. Panie burmistrzu, czy będziemy mogli za jakiś czas cieszyć się równie pięknym widokiem jak widok zakładu TRI tutaj w tym miejscu? Tak, pani redaktor. Myślę, że taka wiadomość wcześniej czy później radosna dla nas wszystkich zostanie ogłoszona. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na przebudowę sieci komunikacyjnej i doprowadzenie mediów. Dofinansowanie z tego tytułu wyniosło 3 200 000 zł. Całość projektu to 4 400 000 zł. tvpodkarpacie.pl